Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki odcinek o Macu Mini modelu A1176. Nie wytrzymałem, rozkręciłem go. Powiem wam tak. Generalnie, co chcę zrobić? Na pewno chcę pokombinować z zewnętrznym zasilaniem tej płyty głównej, ponieważ nie mam do niego zasilacza. Może sobie włączę lampkę, będzie lepiej chyba widać dokładniej. Okay. Jak widzicie, Mac Mini jest rozebrany. Przyjrzymy mu się bliżej jeszcze potem. Co ciekawe, karta Wi-Fi prawdopodobnie, no na pewno to jest Wi-Fi. Nie wiem, czy to jest razem z Bluetooth. Wygląda w ten sposób. Złożono w Chinach. Taki numer. I to jest karta. Tu będzie widać. Art Heroes. Communication ma main i AUXa. Się zastanawiałem, co by było, gdybym taką kartę podłączył do laptopa. Nie wiem, czy to jest identyczne złącze jak w laptopach, ale mi wydaje się, że tak. Także chyba nawet zrobię taki mały teścik z kartą od Mini Maca z laptopem, z Windowsem. Czy wykryję do niej jakieś sterowniki, czy coś w tym stylu. To będzie ciekawy temat. Pamięci wyciągnąłem już. Były w tym Macu takie. DDR-ki dwójki. 667. Cache latency 5. Z drugiej strony wyglądają tak. Nie wiem, co to za firma tych pamięci. Trzeba by bardziej to rozkminić. Druga kość wygląda tak samo. Czyli 1 giga siedzi w tym Macu. Druga strona pamięci. Ok. To jest pamięć i karta Wi-Fi. Napęd DVD to już wam kiedyś pokazywałem. Złącze to jest pod płytę główną w tym Macu. Napęd, dysk twardy Hitachi 5400 RPM. O, wolniutki, to naprawdę. Tutaj do tego Maca Mini podejrzewam, jakby wrzucić się z SSD-ka, to dostanie takiego kopa ten system, że to się w głowie nie mieści. Wiecie co? Jakbym go uruchomił, to na pewno ten dysk wyleci stąd. Apple HDD Firmware 2006. No nieźle, nieźle. Z drugiej strony mamy jakąś taką naklejkę. Sam dysk jest przykręcony do tej całej tutaj plastikowej podstawki. Żeby go wyjąć, musiałbym odkręcić raz, dwa, dwie śruby tu jeszcze, bo jeszcze był przykręcony po bokach. I chyba tutaj jeszcze jedną jakoś nie, tylko od dołu i z boku. I to jest serial ATA, chyba standard. SATA. No, piszę nawet SATA. Czyli jakiś tam od laptopa bez problemu podpasuje. Tak wygląda dysk twardy. No i teraz przejdźmy do najciekawszej części, czyli całej tej płyty głównej. W ogóle bardzo ciekawe tutaj rozwiązanie zastosowało Apple. Radiatory są zamontowane, nie wiem czy to będzie widać, postaram się jakoś to pokazać, na taką sprężynę. Bardzo ciekawy pomysł wam powiem. Zamiast śrub, sprężyny 4 dociskają cały radiator. Tu jest procesor, a tutaj jest prawdopodobnie układ chyba od GPU. No bo musi mieć chyba jakiś GPU, chyba że się mylę, ale musi mieć jakiś GPU tutaj ten Mac Mini. I tu też jest radiator z takimi właśnie fajnymi sprężynującymi śrubami. Staram się wam to pokazać. Tylko ostrość złapię. O, coś w tym stylu. Widzicie? To sprężynuje. No, ciekawy sposób. Co my tu mamy? Jakiś układ.
LSI. Chcę łapać mi ostrości coś. Taki układzik. Tutaj nad nim jest właśnie podłączenie karty Wi-Fi, pamięci DDR-ki dwójki. I co? I spróbujmy tą płytę wyjąć. W ogóle jest taki motyw z wyjmowaniem tej płyty, że tutaj jest taka śrubka po tej stronie. To jest coś takiego, niepozorna śrubka, która trzyma płytę przed wyciągnięciem. Ją trzeba wykręcić, ona się znajduje tutaj w tym miejscu koło slotu pamięci. Jak ją wyciągniemy, wykręcimy, dopiero wtedy możemy taką płytę wyciągnąć, łapiąc za radiator. Może zrobię to tak, będzie mi wygodniej. Podciągnąć do góry i wysuwamy. Wysuwamy z całej tej podstawki. Co najciekawsze, tutaj jest jeszcze termopad na jakimś tam układzie, dokładnie jakimś Intela. I to jest, co to jest? Zobaczmy, co to jest w ogóle. Zobaczymy sobie to pod mikroskopem. Druga strona płyty wygląda tak. No i wreszcie dostałem się do zasilania. Do tego miejsca tutaj. To jest to, co będę potrzebował jakoś to przerobić. Wyprowadzić sobie kabelki pod zasilanie od laptopa. Dopiero teraz mogę działać. Gdzieś widziałem właśnie, jak gościu się tutaj wlutował. Dokładnie pod masę i chyba pod plusa. Będę musiał poszukać tego jeszcze raz w internecie i wtedy też spróbuję. Wiem, że jakoś można jeszcze na zasilaczu nawet ATX-ie 12V odpalić tą płytę i też pociągnie, tylko że to jest wtedy 12V zamiast 18,5. Co tu mamy jeszcze za układy? Przy okazji pokażę już wszystkie, żeby było już na pamiątkę. Bo rzadko się rozkręca takie sprzęty. Mamy coś takiego. Tu mamy też jakieś układziki. W tym modzie można sobie to czytać i szukać w necie, o co chodzi. A na Intelu pisze. Ja to wezmę pod mikroskop, będzie wtedy lepiej widać. Coś mamy jeszcze tutaj, jakąś kość, tylko co to jest? To nie wiem. Dobra, wrzućmy sobie to pod mikroskop. Najpierw się przełączę pod mikroskop. I sobie zobaczymy troszeczkę tą płytę dokładniej. Mam nadzieję taką. Rozjaśnimy trochę obraz. Ustawimy ostrość lepszą. Dobra, lecimy po kolei. Coś to będziemy patrzeć. Na pewno zasilanie sobie zobaczymy z drugiej strony. Tutaj na tej stronie nie ma zbytnio dużo jakichś układów. Tu mi haczy już płyta, będę musiał to sobie troszeczkę przesunąć. O, teraz mi wejdzie. Co to jest w ogóle za układ jakiś? Na nim pisze jakieś LVC125A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 14 nóżek. Nie wiem, co to jest. Tutaj mamy koło dysku też jakiś następny układ. Uda się odczytać, co tam pisze w ogóle. SST, coś tam. To jest ten układ LSX, o którym który wam pokazywałem wcześniej.
Co tu można jeszcze pokazać? No z tej strony za bardzo nie ma nic ciekawego. Druga strona jest za to bogatsza. O wiele bogatsza. Najpierw sobie tego Intela spróbuję jakoś. Może zdejmę sobie oświetlenie. Dam z boku. Zobaczymy, jak to będzie widać wtedy. Tylko muszę teraz mocniej poświecić. I zobaczmy sobie, czy coś da rady tutaj uzyskać oświetleniem manipulując. Ok, jest. Na pewno to jest Intel NH82801GBM F72830074 SL8YB. Coś takiego ma to. Tutaj następny jakiś układ CY8C247942 L. Dobra, zamocujmy sobie to na razie na górze. Stawmy sobie troszeczkę ostrość lepiej. Nie, jednak oświetlenie jest lepiej, jak jest trochę z boku. W ogóle zrobimy troszeczkę inaczej. Podniesiemy sobie to. Zawiesimy oświetlenie i damy. Faktycznie już na maksa jest. Dobra. Teraz możemy patrzeć, będzie lepiej widać układy. Mamy tu jakiś taki układzik. Tu mamy. Ale skrzypiało. Jakiś też układ. I teraz tak. Przyjrzyjmy się temu zasilaniu. I to są te piny tutaj, widzicie? Tego złącza zasilania. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5. Chyba to by się zgadzało, to jest. Tu trzeba się jakoś to wpiąć. I teraz będzie rozkmina z tym, z podpięciem tego. Wiem, że jakiś chyba rezystor będzie 3 kilo ohma potrzebny. Tutaj układzik. No, także Mac Mini rozebrany na części. Rewizja płyty to jest jakaś PPLE. Tutaj mamy chyba rewizję. PPLE 820 1900A. Coś takiego. Jeszcze coś tutaj na niej pisze. Ciekawego. SNAGCU. O! Jakieś oznaczenia, nie wiem. Cyny? SNAGCU. PB3. Okej. Od góry zasilanie wygląda tak. Oznaczona jako J8000 connector. Całkiem spoko. Procesora nie wiem, jak się zdejmuje nawet. To musiałem zobaczyć jakieś filmiki na YouTube, jak ktoś to ściągał. I co teraz muszę zrobić? Ja się przełączę na kamerkę z powrotem. Teraz, moi kochani, to ja muszę po prostu sobie jakiś zasilacz pod to podłączyć, żeby tego Maca uruchomić. Bo naprawdę chcę go uruchomić. Kurczę, no. Chcę się pobawić tym sprzętem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
co, i chyba to by było na tyle. Bo teraz na pewno nie będę kręcił, jak tutaj coś się podłączam, bo nawet nie wiem dokładnie jeszcze, jak to zrobić. Muszę poszukać w sieci dokładnie, jak ktoś tam to pokazuje. Jakieś schematy czy rysunki, które by pokazywały, jak podłączyć ten zasilacz od laptopa, bo mam ich całkiem sporo. A filmik był kręcony po to, żeby właśnie pokazać, jak wygląda taki Mac Mini od środka, nie? Rozebrany. No i ciekawostką będzie to, czy będzie można sobie podłączyć taką kartę od Maca do laptopa. Potem to sprawdzę z Acerem, z Windowsem 10. A jak nie wykryje, no to trudno. Przynajmniej będzie wiadomo. To jest coś, aha, bolec. Jakiś plastik, który rozumiem, trzyma jakby w poziomie po przykręceniu tutaj z drugiej strony śrubki cały ten układ, żeby był stabilny. A jak to jest Arterosa, to podejrzewam, że sterowniki będą bez problemu do czegoś takiego. Chyba, że to jest specjalnie tylko do Maca. Jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać, że takie anteny też można wykorzystać, odpinając je. I na przykład ciekawe by było, co by się stało, jakby się podpięło tą antenkę do laptopa gdzieś. Jaki zasięg by był? Czy lepszy, czy gorszy niż na jakichś takich laptopowych? Nie wiem. Trzeba by było się pobawić w takie rzeczy. Dobra, ja szukam w necie jakichś schematów pokazujących, jak to przerobić. Jak mi się uda znaleźć, to wam dam znać. Albo zrobię pauzę i poszukam jeszcze w necie tych przeróbek. Może wam jeszcze pokażę na Firefoxie. To ja robię pauzę jeszcze. Okej, okay, wracam po różnych kombinacjach z tym Maciem Mini i powiem wam tak. Nie sądziłem, że mi się uda go uruchomić na zasilaczu 12-woltowym od ATX-a i znalazłem sposób, żeby go właściwie uruchomić, bo nie chciał startować z tego zasilacza, podpinając go pod 12 V. Jak widzicie, tutaj mam podpięte. Kurde, zaraz wam to pokażę dokładniej, ale wyje ten Mac Mini tak, że to jest masakra jakaś. Nie wiem, czy on tak ma, czy po prostu przed załadowaniem systemu tak wyje. Pokażę wam coś takiego. Wezmę w ogóle, ściągnę kamerkę, bo to jest po prostu coś pięknego, co mi się udało. To jest tak, o, podłączone tutaj do tego zasilania, gdzie idzie, powinno iść 18,5 V. Ja podpiąłem sobie zasilacz ATX, który jest uruchomiony tutaj i działa. Tu jest monitor podpięty pod DVI. I patrzcie, co się będzie działo teraz. Ja go uruchamiam. W ogóle jest podłączony tutaj USB miernik, żeby zobaczyć, czy po prostu jest zasilanie na USB-ku. I teraz tak, włączam go. Jest dźwięk, tim, taki gong. I patrzcie, co się dzieje na DVI. Chodzi ten iMac. Chodzi, chodzi, chodzi. Zaraz zobaczycie, co się stanie. Ja teraz nie wiem w ogóle, co mam zrobić centralnie, ale jestem podjarany trochę, no. Ale znalazłem sposób na ominięcie, wiecie czego? Tego iSense'a. Folder. Ja pierdzielę. Dysk podpiąłem. A może nie podpiąłem? Będę musiał jeszcze sprawdzić, ale nie, podpinałem dysk twardy. Miga znaczek folderu. I teraz pytanie, co ja mam zrobić w ogóle? Się nie znam na Macach. Mam zainstalować system? Z DVD? Czy da radę jakoś z pendrive'a wrzucić?
Błagam, pomóżcie, kurde, bo to już jest sukces, że on się uruchamia. Także tak to wygląda. Dwa kabelki podłączone do zasilacza ATX-a 12V. Tyle i to mu wystarcza, ponieważ zasilacz ATX tu mam na maksymalnie 25 A obciążenie, także bez problemu ciągnie to. Czad. Ale strasznie wentylator wyje. Bardzo. 5V na USB pobiera. I zakończę ten filmik sukcesem. Sukcesem podłączenia Maca Mini z 2000, chyba on jest z 6 roku, połowa jakoś, do zasilacza ATX. Na monitorze mam folder ze znakiem zapytania i teraz tylko chcę uruchomić system na tym Macu. Ja zakończę to wielkim pozytywem. Nie sądziłem, że mi się to uda, ale się udało. Pozdrawiam, trzymajcie się.